Dzień dobry, Anna Biskupska. Zapraszam Państwa do oglądania kolejnego wydania serwisu Zgierska Przestrzeń. 1 lutego zniknęło połączenie autobusowe Z46 obsługiwane przez MPK Łódź. W jego miejsce pojawiły się częściowo pokrywające się linie 10 i 10S. Połączenie na Proboszczewice oraz ze Zgierza do Ozorkowa obsługuje odtąd przedsiębiorstwo Markup. Obecna dziesiątka jedzie po trasie dotychczasowej linii Z46 z ulicy Kolejowej ulicą Długą do Proboszczewic, a potem drogą krajową 91 do Ozorkowa. Natomiast dotychczasowa linia 10 prowadząca z ulicy Kolejowej przez Długą, Piłsudskiego-Ozorkowską do strefy ekonomicznej przy granicy miasta od lutego stała się linią 10S. Obydwa autobusy jadą przez plac Kilińskiego, żeby umożliwić pasażerom przesiadkę na tramwaj do Łodzi. Dojazd do dworca kolejowego, dojazd do centrum przesiadkowego, więc placu Kilińskiego jest zapewniony. Jest możliwość, myślę, wsiadania do tych wszystkich układów połączeń, które gwarantują przejazd chociażby na liniach łódzkich, czy to autobusowych, czy dzisiaj powróconego tramwaju linii 45. Warto jednak zwrócić uwagę, że autobusy w Zgierskim Przesiadkowie zatrzymują się na innych przystankach. Porozumienie w sprawie nowej linii zostało podpisane przez włodarzy samorządów, przez które prowadzi trasa dziesiątki. Zdecydowana większość kosztów utrzymania połączenia leży po stronie Zgierza i miasta Ozorków. Rada miasta Zgierza przegłosowała budżet na rok 2022, który podobnie jak w przypadku innych polskich samorządów określany jest mianem trudnego. Poza bieżącym utrzymaniem jednostek miejskich, szkół i przedszkoli, ośrodków zdrowia, sportu i kultury, w kasie miasta znajdą się pieniądze na kontynuację dotychczasowych kilka nowych inwestycji. Część inwestycji zostanie zrealizowana dzięki dofinansowaniu, m.in. z programów krajowych. Co konkretnie zostanie zrobione w Zgierzu w obecnym roku? W 2022 roku planujemy inwestycje na ponad 71 milionów. Będziemy przeznaczać na kontynuację inwestycji rozpoczętych w 2021 roku. Będą to przede wszystkim przebudowy dróg, ulice Proboszczewice, Fijałkowskiego, rewitalizacja kanału rzeki Bzury. Na ten cel pozyskaliśmy środki z Polskiego Ładu na ponad 12 milionów 600. Będziemy kontynuować inwestycje na hali Mosir, jak również wiele drobnych inwestycji, które w budżecie się również znalazły. Jedną z ważniejszych społecznie inwestycji jest również budowa nowej siedziby Zgierskiego Centrum Seniora. Miasto planuje także budowę kolejnych bloków komunalnych, dalszą rewitalizację budynków przy ulicy Narutowicza, termomodernizację domów przy ulicy Długiej oraz nowe nasadzenia miejskiej zieleni. Więcej o planach inwestycyjnych na internetowych stronach miasta Zgierza. Niemal 246 tysięcy złotych pokazywał w połowie tygodnia licznik Zgierskiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tyle wynosi wkład Zgierzan na ratowanie wzroku najmłodszych. Wolontariusze na pewno dobrze zapamiętają niedzielę 30 stycznia, także ze względu na wyjątkowo niemiłą aurę. Silne podmuchy wiatru, deszcz, śnieżna krupa, przenikliwy ziąb. W takich warunkach przyszło pracować wolontariuszom w czasie tegorocznego finału WOŚP. Niektóre wydarzenia zewnętrzne zostały w związku z tym nieco przeorganizowane. Pozostałe odbyły się normalnie. W Zgierzu nie zabrakło chętnych na driftowanie w ramach motoorkiestry. Chętni wyczerpali też listę startową jeżobiegu. Odbyły się również wszystkie zaplanowane koncerty. Na placu przed Starym Młynem mogliśmy posłuchać m.in. Kasi Świątczak, Julii Szwajcer czy DJ-a MN. Spore emocji wywołał również pokaz walk rycerskich. Na koniec małe podsumowanie. Deklarowana kwota całego 30 finału wynosi nieco ponad 136 282 tysiące złotych. Od początku orkiestra zebrała i wydała na wsparcie polskiej medycyny ponad 1,5 miliarda złotych i kupiła ponad 67 300 urządzeń. Jak odnaleźć perełki wśród staroci i gdzie szukać wartościowych nowości oraz jak nie dać się oszukać? To było tematem przewodnim ostatniego spotkania w mieście Tkaczy w cyklu Przy Małej Czarnej. Spotkanie było okazją do posłuchania i porozmawiania o tym, jak rozpoznawać wartościowe wyroby z porcelany, fajansu i kamionki powstałe w ostatnich 200 latach. Kolekcjonowanie szkła i porcelany jest obecnie obok kolekcjonerstwa inwestycyjnego na przykład w sztukę jedną z najczęstszych pasji zbieraczy. Inna, również coraz popularniejsza w ostatnim czasie gałąź kolekcjonerska, sięga po przedmioty użytkowe z epoki PRL-u. Bardzo ładnie rozwinął się ruch kolekcjonerstwa meblarstwa lat 60. i 70. Coś, co kiedyś jeszcze do niedawna uznawane było za
uznawane były za przedmiot, czy też mebel z epoki poprzedniej, nieciekawej, obecnie stanowi rarytas na rynku współczesnych. Meblościanki, czy też meble gięte, które jeszcze do niedawna wyrzucano na śmietnik, w tym momencie ludzie gromadzą i wyszukują. W planach są już następne spotkania dla kolekcjonerów, które zaplanowane zostały na kolejne miesiące. Najbliższe już 25 lutego. Tym razem będzie mowa o srebrach i platerach. Więcej o wydarzeniu w cyklu Przy Małej Czarnej u Tkaczy na profilu facebookowym Miasta Tkaczy oraz na stronach internetowych miasta. 10. edycja Zgierskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki za nami. Po raz drugi mistrzami została drużyna Buty Nie Grają, pokonując w finale trzykrotnych mistrzów drużyny Lacerta 73-50. W meczu o trzecie miejsce starli się czterokrotni mistrzowie, czyli drużyna Jerzy. Zespół tym razem musiał uznać wyższość ekipy Wow, jak oni pięknie grają, przegrywając 56-70. Poza emocjami sportowymi uczestnicy finałowych rozgrywek mogli obserwować w przerwach meczowych występy artystyczne oraz brać udział w licytacjach fantów, wśród których były kubeczki poszczególnych zespołów oraz koszulki dla fanów drużyn. Hitem tegorocznych aukcji były natomiast bluzy z logo Zgierskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki. 10. edycja Ligi była okazją do uhonorowania osób i instytucji wspierających wydarzenie oraz najlepszych zawodników. Piotra Wyżykowskiego, autora największej liczby zdobytych punktów oraz Michała Lisa, zdobywcę największej liczby rzutów za 3 punkty. Na dziś to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnego wydania.